znany, potężna kolumbryna, metr na, pół, na dwa. Obraz, który powstał, no jest ordynarnie dla kapuchy, dla pieniędzy. Zaraz wyjaśnię, o co tu chodzi. Mianowicie Karol Kozłowski, poznański księgarz i wydawca, postanowił coś takiego wydać, na czym można by było zarobić. Co by poszło, ludzi by to chwyciło. No to co? No obraz. No obraz, jakaś tematyka. Musi być artysta, musi być temat. Był Henryk Siemirecki. Bardzo wtedy popularny, znany. Szczególnie siedział, najczęściej siedział oczywiście wyżej, nie te, te rzymskie pejzaże malowo i strzelankowe, ale ściągnął. No i jaki temat? No, no Polaka. Kto, co Polaka nie chwyci za serce jak Chopin Mickiewicz? No to Chopin. Gdzieś tam usłyszeli obydwaj panowie, że był jakiś tam koncert, nieszczęsny efekt książki i Schulza, gdzie on tam grał i szaleństwo było ogólne. Namalowano koncert u księcia Antoniego Radziwiła w Berlinie w 1829 roku. Widać, że obydwaj panowie nie mieli zielonego pojęcia o realiach, bo i rok się nie zgadzał i miejsce. Chopin nigdy w Berlinie nie koncertował i nie był to rok 1829. No, ale obraz powstał, że artysta gra, poszczególne postacie zostały przedstawione, jest Humboldt, którego nie było w rzeczywistości. No, jest. Kto uważnie patrzy, ten zauważy w układzie świateł na tym obrazie monogra, poleżący monograf Fryderyka Chopina. Obraz rzeczywiście chwycił. To była potężna kolumbryna, piękny, chociaż muzykolodzy i muzycy piszą na to na pozycję pianisty przy fortepianie, mniejsza z tym. Przede wszystkim mnóstwo reprodukcji. Tak zwana fotolitografia Schustera, wykonana w Berlinie w 1884 roku, zrobiła niesamowitą karierę. Premium dla Towarzystwa Sztuk Pięknych w Warszawie. Pocztówki wydawano, troszeczkę tak niezdarnie podkolorowane. Szaleństwo było totalne. Obydwaj panowie oczywiście skośnili nieźle. Podzielili się mocą, potem się rozeszli. Obraz był na zlecenie Kozłowskiego, widzi się u niego na ścianie w domu. Rok 1917. Karol Kozłowski odchodzi na drugą stronę życia. Wszystko, żona żyje, ale małżeństwo było bezdzietne, więc nie ma bezpośrednich spadkobierców. Wszystko zostaje rozdysponowane, obraz wyparował. Nie wiadomo, co się z nim stało. Potężny obraz metr na dwa zniknął. Nie wiadomo, co się z nim stało na kolejne kilkadziesiąt lat. 1917. Zaczęło się wielkie polowanie, szukanie tego obrazu, bo niemożliwe, żeby był zniszczony. W latach 90. zaczęły się pojawiać podkolorowe reprodukcje tego obrazu, ale to była robota grafików komputerowych. I w pewnym momencie, to było 4 lata temu, w piśmie Zabytki, pięknie wydawanym, na rozkładówce jest Siemiracki, Chopin u Antoniego Radziwiła. Kolory rzeczywiście Siemirackiego, czyli chyba oryginał. Czytamy dalej. Obraz się znalazł. Jest w ręku prywatnego właściciela w Belgii, który zastrzegł sobie anonimowość, ale pozwolił obraz zaprodukować. Czyli w tej chwili już obowiązują normalne właściwie kolory. Obraz jest znany właśnie z takiego, a nie innego kształtu, wyglądu, kolorystyki. Natomiast czy ten obraz się pojawi w Polsce, tak jak w przypadku zamordowania Przemysława II Matejki, nie wiadomo. Są podjęte starania, żeby chociaż go wypożyczyć, żeby pokazać go w Polsce. Obraz już się znalazł. Na samo zewsząd, naprawdę na zakończenie, pytanie, na co umarł Fryderyk Chopin? No, więc proszę Państwa, dyskusja, wszyscy ptyzjatrzy, lekarze specjaliści od chorób płuc, gruźlica, nie ma dyskusji. Bezdyskusyjna sprawa. Ale pewien lekarz austriacki, John Oshii, opublikował książkę o chorobach wielkich kompozytorów. I dobrał się do Chopina. Zrobił tabelę, zestawienie, no pisano o tych jego chorobach, różnych objawach, mnóstwo. No i zrobił tabelę, gruźlica i ta druga choroba. Raz. I ta druga rubryka się zaczęła coraz bardziej zapełniać. Okazuje się, że na 90% to była mukowiscydoza. Czyli choroba genetyczna, przekazywana przez ojca dzieciom. On sam może być zdrowy, ale przekazuje dzieciom. Choroba niestety zdiagnozowana dopiero w 1938 roku, do tej pory nieuleczalna. Można zahamować jej postępy, spowolnić. Dziecko rzadko dociąga do 14-15 roku życia.
objawy są bardzo podobne do gruźlicy z tym wykrztuszaniem krwi, bo choroba atakuje układ oddechowy i trawienny. W związku z tym ogromne podobieństwo jest do gruźlicy. Dodatkowo są jeszcze pewne objawy tylko charakterystyczne dla mukowiscydozy. Przykładowo, proszę Państwa, proszę pokazać mi portret Chopina, na którym on jest z brodą i z wąsami. Bo Chopin miał tylko na połowie twarzy zarost. I musiał tą drugą połowę golić. Dalsza sprawa, taki otwarty na kontakty męsko-damskie i to bardzo aktywny, nie został ojcem. Też rzecz charakterystyczna dla chorych na mukowiscydozę. Dalsza rzecz. Niby taki gruźlik, taki konający, badający, miał bliski kontakt z wieloma ludźmi, nikogo nie zakaził, nie zraził. Poza tym ogromna wrażliwość na pewne artykuły żywnościowe. Chleb tylko specjalny. Wieprzowiny organizm nie przyjmował. Męczył się przy każdym większym wysiłku w miarę upływu lat i postępu choroby. Każdy koncert publiczny go wykańczał. To był przede wszystkim muzyk kameralny. Jak musiał występować przed publicznością, choćby taką jak tutaj przede mną, potem był wykończony. Prawie go trzeba było stawiać znowu na nogi po takim występie. Bo i stres, bo jednak trema artystyczna, no i potworny wysiłek, jaki związany jest z wykonywaniem koncertu takiego dłuższego. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że to jednak była mukowiscydoza, co nie przeszkadza, że pod koniec życia na osłabiony organizm rzeczywiście mogła się wrócić gruźlica. Z tym, że podejrzenie pojawiło się wtedy, kiedy on już, gruźlica pluje, oczywiście ledwo żyje chłop, wykańcza się. No i zażyczył sobie Chopin przed śmiercią, żeby otwarte jego ciało, żeby dokonano sekcji. Profesor Cuvier, który pod jego opieką był Chopin pod koniec życia, zrobił to. Zresztą potem siostra Ludwika zabrała jego serce do Warszawy, przemycając je zresztą pod spódnicą. Bo na granicy bardzo ją sprawdzano. Cuvier podczas obdukcji zwłok stwierdził zdziwiony, że płuca były prawie nieruszone. W przypadku Karola Marcinkowskiego to była żółta maś. Gruźlica była ewidentna. Ale u Chopina nie. Gruźlik, który wykończony był gruźlicą, płuca ma prawie nietknięte. Pojawiło się niebezpieczeństwo, że jest jakaś dziwna choroba, bardzo podobna do gruźlicy, która zabija, a nie wiadomo co to jest. Nie wiadomo, czy to nie jest zaraźliwe. W związku z tym, żeby nie straszyć ludzi, zatajono wynik sekcji. Ukryto. Potem protokół jakoś wyparował, chyba w czasie Komuny Paryskiej zaginął w 1871 roku, ale odpisy są znane. Także proszę Państwa, dzisiaj trzeba powiedzieć, że nie gruźlica, a mukowiscydoza. Na tę chorobę zresztą też umarłem Emilka, młodsza siostra Fryderyka, z którą zresztą doskonale się zgadzał. Objawy klasycznej mukowiscydozy dziecięcej. Także, jak to sprawdzimy? Na pewno nie po szczątkach Fryderyka Chopina na cmentarzu Padre Chaise. Jest tam ziemia zakwaszona, a przy tym wilgotna, prawdopodobnie niewiele w ogóle zostało ze szczątków kompozytora po tylu latach. Natomiast jest serce Fryderyka Chopina, które od 50 lat jeszcze nie było konserwowane, które się znajduje w filarze Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Gdyby tę urnę otworzyć, rzeczywiście wymienić ten spirytus, w którym ono tam się znajduje, można by było pobrać maleńki kawałeczek, żeby sprawdzić. Przez anatomopatologa. Nie ma do tej pory zgody rodziny i Ministerstwa Kultury. Pytanie jest takie, czy dobrze to, czy źle? Chodzi tylko o ciekawość, o nic innego. Także nie, są pewne granice, których się nie przekracza. Po co nas ostro na siłę? Nie ma sensu, dajmy mu spokój, niech sobie to serce tam spoczywa. Nie ruszajmy tego, nie wszystko musimy wiedzieć do końca. Zostawmy pewien taki element tajemniczości, uszanujmy człowieka, po którym tylko to zostało. Powiem tylko na zakończenie tak. Był taki czas, pochodzę z muzycznej rodziny, rzeczywiście jestem osłuchany, że Chopin mnie denerwował. Taki przesłodzony, to był ten etap, kiedy ja byłem zafascynowany Listem, Brahmsem, czasami nawet Malerem, chociaż rzeczywiście zacząłem mieć końskie zdrowie. W każdym razie stwierdziłem, że do Chopina trzeba dorosnąć.
Tak samo jak trzeba dorosnąć do pana Tadeusza, jak trzeba dorosnąć do Nadniemnym Orzeszkowej, dopiero po iluś tam latach zaczyna się to odbierać. Rzecz charakterystyczna, Chopin jest ponadczasowy. Proszę zwrócić uwagę, jak słyszymy Bacha, Debussy'ego, jak słyszymy Ravela, to od razu wiemy, co to za epoka muzyczna. Natychmiast. Oni są tak wyraziści, że nie ma problemu. Chopin pasuje wszędzie. On raptem skomponował kilkanaście godzin muzyki. Ale jakiej muzyki? Ta, która w nas wsiąkła, w nas wlazła. W tej chwili jest koncert Chopinowski w Warszawie, jest czego posłuchać, mam swoich faworytów. Cztery z nich przeszło. Zobaczymy, co będzie dalej. Proszę Państwa, to były takie luźne impresje na temat właśnie związku Chopina z Wielkopolską. Jest dużo legend, dużo prawdy. Ale dobrze się staje, że o tych sprawach się, dobrze jest, że o tych sprawach się mówi. Dobrze, że chociaż okazjonalnie się go przypomina. W dzisiejszych realiach trywializacji kultury obrazkowej, kiedy niechętnie się słucha innej muzyki niż Łomot, kiedy niechętnie się czyta, czasami warto jej posłuchać. Dziękuję za wyrozumiałość.